Dzień dobry, witam Was bardzo ciepło na Czytam, bo lubię i zapraszam na Obgadanki, czyli film, w którym poopowiadam Wam o książkach, które niedawno przeczytałam. Kiedy wybierałam książki do tego odcinka, to nie mogłam zdecydować się na tematykę, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ostatecznie poszłam w coś raczej szalonego. Zdecydowałam się na wybranie książek, których cechą wspólną jest to, że mają czarne okładki, bądź też czarno-białe okładki. Dzięki temu myślę, że ten odcinek będzie ciekawy, ponieważ książki gatunkowo są bardzo różne, dotyczą bardzo wielu spraw. Są to książki autorów polskich, zagranicznych, to reportaże, kryminały i powieści. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli interesuje Was taka tematyka. Zaczynamy od książki autora, którego tydzień temu poznałam osobiście. Autor ten to Bogdan Kołomiejczuk, ukraiński pisarz, który ma na swoim koncie całą serię kryminałów z bohaterem Adamem Wistowiczem. Na język polski zostały przełożone 2 tomy. Ja miałam możliwość przeczytania pierwszego z nich, ponieważ ten drugi to jest całkowita świeżynka, jeszcze go nie miałam w swoich rękach. Książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to Hotel Wielkie Prusy. Przeczytałam tę książkę z tego powodu, że rozmawiałam z autorem podczas festiwalu Ludzie Książki, który miał swoją inaugurację w zeszłym tygodniu w Pile. Hotel Wielkie Prusy. Co to za książka? Jest to kryminał retro. Akcja dzieje się na początku XX wieku we Lwowie, w Poznaniu oraz na terenie Niemiec, w Berlinie i w innych miejscowościach. Nasz główny bohater, Adam Wistowicz, jest lwowskim policjantem, całkiem łebskim człowiekiem, który ma na swoim koncie już dość dużo rozwiązanych spraw, ale nie jest to mężczyzna, do którego od razu zapałalibyśmy wielką sympatią. On postanawia zbadać sprawę dziwnych zabójstw popełnianych na mężczyznach dość wpływowych. I jego trasa wjedzie przez Berlin do Poznania w taki sposób. Dlaczego do Poznania? Otóż powiem Wam, że autor ten, czyli Bogdan Kołomiejczuk, miał możliwość spędzenia kilku tygodni w Poznaniu, zapoznania się z miastem, zszedł miasto wzdłuż i wszerz, pooglądał sobie to, co ciekawiło, posmakował miasta, posmakował lokalnej gwary itd. I dzięki temu umieścił w tej książce również Poznań. Powiem Wam, że kryminał bardzo fajny, bardzo wciągający, czyta się bardzo szybko, on wciąga. Bardzo wciąga, trudno się oderwać. Ci bohaterowie są tacy prawdziwi. Nie mamy tutaj wrażenia, że coś jest udawane. Cały ten klimat początku XX wieku też bardzo mi odpowiadał. Także ja jestem bardzo zainteresowana tą serią i liczę na to, że w całości zostanie przetłumaczona na język polski. Ale myślę, że to zależy głównie od nas, od czytelników. Jeżeli seria będzie czytana, to będzie tłumaczona i wydawana. Dalej brniemy w kryminały, bo tak jakoś sobie ułożyłam, że najpierw literatura lekka, łatwa i przyjemna, może nie do końca łatwa i przyjemna, ponieważ akurat kryminały, o których będę mówiła, trochę idą w mrok. To mój jeden z moich ukochanych, pierwsza piątka autorów powieści kryminalnych, jak na razie, jak dotąd, czyli Jørn Lier Horst. Mam 2 jego książki, od razu będę mówiła chyba o obu z nich. Sprawa 1569. Nasz bohater, czyli William Wisting, dostaje kopertę, w której znajduje numer sprawy. Sprawy dawnej, sprawy już zakończonej i rozwiązanej. Natomiast odnosi wrażenie, że gdyby ta sprawa była do końca rozwiązana, to nie dostałby tego numeru sprawy. I postanawia zbadać, o co chodzi nadawcy. Jakie wątpliwości ma w stosunku do wyroku, który zapadł. I bada sobie tę dawno zamkniętą sprawę i nabiera coraz więcej wątpliwości, czy osoba, która została skazana, to była rzeczywiście sprawcą. Bardzo fajna książka, taka, w której główny bohater jest trochę wodzony za nos przez
kogoś, nie powiem kogo, przez sprawcę. Jak zwykle u Horsta akcja szybka, bardzo wciągająca i lektura bardzo satysfakcjonująca. Druga natomiast książka, chyba najnowsza, jaka ukazała się w Polsce, to Zła wola. I tutaj mamy Wistinga w takim bardziej mrocznym wydaniu. Naprawdę, ja nie pamiętam, żeby którakolwiek książka z serii o Wistingu była aż tak mroczna i ponura i przedstawiała tak psychopatycznego mordercę, mordercę tak okrutnego, dokonującego takich makabrycznych zbrodni. I nawet sam autor gdzieś tutaj w posłowiu pisze, że jest to książka, która u niego jest nietypowa w jego twórczości i że też czuł się dosyć creepy, kiedy pisał tę część kryminalną. Ja ją bardzo polecam, oczywiście jak zawsze, tak jak mówię, Horst nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. Przechodzimy teraz do książki, która już się kiedyś pojawiła na Czytam, bo lubię. Ja opowiadałam o niej, kiedy nie mogłam przebrnąć przez początek. O czym mowa? Shaggy Bane, książka Douglasa Stewarta, która została nagrodzona Nagrodą Bookera w 2020 roku. Zobaczcie, jaka ona jest gruba. Jest to powieść o dziecku wychowywanym przez matkę alkoholiczkę. To najmłodszy syn tej kobiety, która ma na imię Agnes. Starsze dzieci, jak tylko mogły, wyprowadziły się z domu. Ten najmłodszy chłopiec jeszcze nie ma takiej możliwości i cały czas trwa przy tej matce, przede wszystkim dbając o to, żeby nie zapiła się na śmierć, o to, żeby w dalszym ciągu zachowywała pozory, że są normalną rodziną i w domu niczego nie brakuje i nic złego się nie dzieje. To opowieść o wstydzie, to opowieść o upadku, opowieść o tym, że najtrudniej traci się nadzieję. I rzeczywiście ten Shaggy do końca trwa przy swojej matce, cały czas żywiąc nadzieję na to, że albo ona się zmieni, albo w ogóle stanie się jakiś cud, który sprawi, że matka wyjdzie z nałogu. No jest to naprawdę bardzo smutna i przejmująca lektura, a jednocześnie nie mogę jej odebrać tego, że to jest świetna książka. Jest bardzo dobrze napisana. Jest to książka, która rzeczywiście pochłania nas. To jest książka, która sprawia, że zapominamy o całym świecie i jesteśmy w tej Szkocji razem z tą rodziną Shaggy'ego, razem z Shaggy'im i z Agnes i patrzymy, jak ta kobieta się upadla, patrzymy, jak ten chłopiec cierpi katusze nie tylko ze względu na to, jaka jest jego matka, ale także ze względu na to, jak traktują go rówieśnicy, co tam dzieje się w szkole, ze względu na to, że Shaggy jest chłopcem bardzo takim kobiecym, chłopcem, któremu bardziej podobają się rzeczy, które zwykle podobają się dziewczynkom. On lubi się stroić, przebierać, on lubi być ładny, lubi otaczać się ładnymi przedmiotami. W tym środowisku robotników, w którym oni mieszkają, jest to absolutnie niedopuszczalne. Tam tylko liczą się twardziele, dlatego Shaggy ma generalnie przechlapane od samego początku na wszystkich płaszczyznach swojego życia. Powiem wam, że mimo tego, że trudno mi było na początku czytać tę książkę, przede wszystkim dlatego, że wkurzała mnie ta Agnes, nie dlatego, że tam było coś nie tak, że coś mi zgrzytało, tylko przez to, że ta książka tak szarpała mnie emocjonalnie, to bardzo wam ją polecam. Naprawdę. To jest książka, która zostanie z nami na długo. Książka, w której możemy się przeglądać. Książka, która wywiera na nas pewne piętno i która pójdzie z nami w życie dalej. Najbardziej kolorowa z okładek, którą dzisiaj mam przed sobą, to biografia Bronisława Malinowskiego, autorstwa Grzegorza Łysia, pod tytułem Dzikie żądze. Jest to książka, która przybliża nam postać polskiego naukowca, znanego bardziej na świecie niż w Polsce, polskiego antropologa, który zasłynął z tego, że wymyślił metodę obserwacji uczestniczącej. Przed tym, jak on pojechał na Trio Briandy i zamieszkał z plemieniem w jego
wsi, nikt z naukowców raczej nie ruszał się ze swojego gabinetu. Wręcz było to bardzo źle widziane, żeby naukowiec zajmował się, wiecie, pracą fizyczną, żeby gdzieś tam jeździł i coś badał. On miał myśleć, on miał nie jeździć, on miał się nie brudzić. Natomiast Malinowski ruszył w tę długą podróż i spędził długi czas w jednej wiosce, poznając obyczaje, zwyczaje, religię, kulturę ludności, którą badał. Prowadził tam notatki, uczestniczył w tych wszystkich działaniach, starał się zrozumieć tych ludzi, co sprowadzało się do tego, że przede wszystkim musiał nauczyć się ich języka. Ale jaki był sam Malinowski? Jako młodzieniec był przyjacielem Witkacego oraz Leona Chwistka. Ta trójca inspirowała się nawzajem, motywowała się, chodziła razem na dziewczyny, robiła dużo szalonych rzeczy. Ich losy później się rozeszły. Później już nie byli tak bliskimi przyjaciółmi, ale ta szalona młodość wywarła prawdopodobnie bardzo duży wpływ na osobowość samego Malinowskiego. Także sporo tutaj mamy i o Witkacym, i o Chwistku, bardzo dużo o samym Malinowskim, który po śmierci został zdyskredytowany w sumie za własną sprawą, ponieważ zostawił swoje dzienniki, które w pewnym momencie zostały odnalezione, odczytane, zinterpretowane i doprowadziły do wielkiego skandalu. Ponieważ sam Malinowski przedstawiał siebie tam w zupełnie inny sposób. Okazało się, że Malinowski prywatnie był rasistą. Więc jest to książka, która naprawdę pokazuje nam duży kawał życia Bronisława Malinowskiego. I jeżeli ktoś tej postaci nie znał, to myślę, że przeczyta to z dużą przyjemnością, bo to także jest obraz pewnej epoki. Bardzo Wam polecam. Dzikie żądze. Kolejna książka była dla mnie dość sporym rozczarowaniem. Pewnie dlatego, że miałam bardzo duże nadzieje. Myślałam, że to będzie coś, co mnie porwie, co będzie odkrywcze. Tym bardziej, że tematyka dotyczy II wojny światowej. Jest to książka, Co u Pana słychać, napisana przez reportera Krzysztofa Konkolewskiego. I ta książka ma doskonały zamysł. Otóż Konkolewski w latach, zdaje się, 70. wpadł na taki pomysł, aby odszukać byłych SS-manów, byłych hitlerowców, którzy bardzo często działali na terenie Polski w czasie II wojny światowej i pojechać tam do nich i zadać im pytanie, co u Pana słychać i porozmawiać o tym, co teraz robią oraz o ich niechlubnej przeszłości. Konkolewski żył w takich czasach, że było to jeszcze możliwe. Ci hitlerowcy jeszcze byli w pełni sił, oni działali społecznie, oni zasiadali na eksponowanych stanowiskach, mieli zawody wymagające zaufania społecznego. Ich przeszłość została wymazana, zapomniana, praktycznie nikt o niej nie wspominał, a już najmniej oni sami w ogóle nie mieli interesu, żeby mówić o tym, co robili podczas II wojny światowej. I Konkolewski miał zamiar wbić im taką szpilę i pobudzić ich do rozmowy o tym, jaka była ich działalność podczas II wojny światowej. I dlaczego to było rozczarowujące? Ponieważ oni bardzo pięknie go zbywali. Oni nie chcieli rozmawiać na te tematy, które on poruszał. Tak naprawdę te rozmowy są po prostu bardzo nudne. Zapamiętałam tylko jedną z nich, z mężczyzną, który ostatecznie wylądował gdzieś w, zdaje się, w NASA, w każdym razie w jakiejś instytucji badającej wydolność człowieka w warunkach nieważkości czy w warunkach mocnych przeciążeń. Jego praca została wykorzystana do rozwoju kosmonautyki, ale zapoczątkowana została w obozie koncentracyjnym, kiedy to na jego rozkaz, na jego polecenie badano więźniów w warunkach takich, które sprawiały, że tracili życie. Więc te wyniki nie powinny zostać nigdy wykorzystane. Natomiast instytucje, do których mamy zaufanie,
zatrudniły sobie tego mężczyznę, tego kata, który badał ludzi na najbardziej okrutne sposoby, mówiąc, że robi to dla rozwoju nauki. I mamy jeszcze jedną książkę dotyczącą pośrednio II wojny światowej. Jest to reportaż Haralda Janera, Czas wilka. Tak wygląda okładka. I podtytuł jest taki, powojenne losy Niemców. Ten autor opowiada o tym, co się działo z Niemcami tuż po zakończeniu II wojny światowej. Zaczyna od tego, że na gruzach Berlina, na gruzach zrujnowanych po wojnie miast, bardzo szybko zaczęło kwitnąć życie. Ludzie bardzo szybko wracali i ruiny obracali w malutkie miasteczka. W samym Berlinie w zasadzie w ciągu kilkunastu dni po zakończeniu wojny zaczęto wydawać prasę. Ludzie bardzo szybko zapominali o tym, że była wojna, a przede wszystkim zapominali, jaka była ich rola w tej wojnie. Błyskawicznie zmieniła się narracja Niemców. Niemcy przedstawiali się nie jako agresorzy, nie jako ci, którzy wszczęli wojnę, nie jako ci, którzy zaatakowali inne narody, lecz jako ofiary. I ta narracja została z nimi bardzo, bardzo długo. Autor też opowiada o powstawaniu różnych firm w Niemczech. Firm, które bardzo szybko podźwignęły gospodarkę niemiecką i sprawiły, że w przeciągu kilkudziesięciu lat Niemcy stały się potęgą, która jest ważna na całym świecie. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na powojenne losy Niemców od pierwszych dni po wojnie do lat 70., 80. XX wieku. I autor nie przyjmuje tutaj żadnej ze stron. Myślę, że on jest Niemcem, ale pisze bardzo krytycznie o tym, co zaobserwował i co wyczytał z dokumentów. I tyle. Więcej książek w czarnych lub czarno-białych okładkach nie mam. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka formuła filmu, że książki, które Wam przedstawiłam, zainteresowały Was, ponieważ dotyczą, tak jak powiedziałam, bardzo różnorodnej tematyki i mają tylko jedną cechę wspólną ze sobą. Powiedzcie mi, po które książki chcielibyście sięgnąć? Czy zachęciłam Was do przeczytania którejś z nich? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.